Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Bloodborne. Eksplorujemy dalej górny rewir, rewiru katedralnego, czyli chór. Tutaj gdzie śpiewaczki najładniejsze, albo te obdarzone najlepszym głosem, nie zawsze są ładne przecież, rezydują. Okej. Okay. A ta muzyczka w tle, ten taki przeciągły dźwięk. Jakby coś strasznego miało tu się zaraz wydarzyć. Kurde! Jak na mnie zaszczarze krzyżował, kurde, to jest najgorsze co może być. No wyobraźcie sobie, stoicie w ciemnym korytarzu, takim właśnie długim jak to. Powiedzmy, że nie ma tych pochodni. I z oddali ktoś biegnie i widzicie tylko świecące w oddali oczy i zbliżają się bardzo szybko. Straszne. Okej, tam raczej boss. Przynajmniej chciałbym. Choć nie, w sumie nie chciałbym, bo 16 fiolek tylko. A nie wiadomo co to za zakapior będzie. Kwiatki? Nie, serio? Kwiatki? Gwiezdny emisariusz. Aha. No i pięknie. O kurde. Ale dobra, podałem na raz. Nie, serio, gdzie jest ten gwiezdny emisariusz? A to właściwie... Ej, stop, stop, stop. Gwiezdny emisariusz? Czyli to faktycznie są kosmici? Tak po prostu. Ej, to jest ten gwiezdny emisariusz? Oni wyglądają tak samo? Wszyscy? No dobra, no to dziabnijmy fiolkę i zabijamy gościa. I to zabijamy szybko, bo im szybciej on umrze... Oj kurde, odsuń się! No dobra. To jest boss. Druga faza walki dopiero sprawiła, że uwierzyłem na 100%. No dobra, pozabijajmy ich, bo będą mnie gonić i gonić. Dobra, jaki on ma zestaw ataków? Ej dobra, takie uderzenie ma na przykład. Kurde, no jak wpadnę między nich, to na pewno zginę. Nie, ale swoją drogą osobliwy bardzo kwiat, ten, który tutaj rośnie. Dobra, odzyskuj to, odzyskuj. Dobra, pora jego zaatakować wreszcie. A tylko może właśnie, od razu z boostem. Ej, tam można wpaść. Oni się tak po prostu odradzają z ziemi. Jasna cholera, no. Dobra, jeszcze raz go trafiłem. Ojej, za blisko, piechotę. Dobra, co z tego, że trafił? Ja też trafiłem. No, i zabiłem. Wszyscy dead? Wszyscy dead i komunia. Na wyższym poziomie. Co to była za runa? Komunia. Tu. Fiolki plus 4. A 4 fiolki to już jest dużo, ale jakby było 5, to bym rozważał taką możliwość, żeby sobie to wziąć. Dobra, nic tu na pewno nie leży, tak? A tam można było zeskoczyć na dół. Ale znowu, byłbym głupcem. Ej, to mi wygląda na... To mi wygląda na windę. Nie, dobra, najpierw latarnia, później zobaczymy, czy tamta brama przed latarnią da się otworzyć. Nie, w sumie to nawet chyba nie jest brama. Zwykłe okno. Ej, cholera, nie wiedziałem, że okna można wybijać. No to ile mnie skrótów ominęło? Dobra, ale chodźmy dalej. Tutaj coś jeszcze może być. Ej, tutaj mogłem biec, kiedy walczyłem z bossem? No to ta walka była prostsza. Mógłbym nawet o atak z góry się pokusić tutaj. No ale dobra, i tak się udało za pierwszym razem. Więc nie jest naprawdę źle. Nie no, ale co? Kurde, tutaj już chyba nic więcej nie ma. A tu jest co? Przejście do środka po prostu, tak? Nie no, moment, taki ołtarz. No, nie wiem czy pamiętam. Ten rewir. Ej, dobra, zanim zaskoczymy tam dalej, zaskoczymy tutaj sobie na dół. Ej, jeszcze żyje. Kurde, jeszcze żyje. Takie małe gówno, ile problemów. Ej, nie, tutaj mi nie było. Tylko szkoda, że wybrałem akurat lewą odnogę, bo po prawej był przedmiot. Dobra, gin. Tu. Tylko co my tu mamy? Wezwanie z otchłani.
Wydaje mi się, że to kolejny przedmiot do użytku tak po prostu za srebrne kule. Jest, tylko 40 potrzeba aż. Jeden z sekretnych rytuałów chóru. Dawno temu Kościół Uzdrowienia wykorzystywał widziadła, aby osiągnąć wyższy poziom mroku. Nie udało mu się jednak nawiązać kontaktu z zewnętrznymi obszarami kosmosu. Rytuał nie przyniósł oczekiwanych skutków, ale stworzył za to małą wybuchającą gwiazdę, będącą obecnie częścią arsenału chóru. Czasami porażka jest matką wynalazku. Dobra, ale właśnie ile to zużywa pocisków ze srebra? 8. Dobra. Jeżeli zdarzy mi się na New Game Plus grać, no to będziemy wtajemny wrzucać. No właśnie, ej, działa, jeszcze nie sprawdziłem ani razu. Nie pokazywałem wam. Ale właśnie sam też nie sprawdzałem. Można to teraz przetestować? Okej. Okay. Spodziewałem się takiego mniej więcej efektu. I całkiem dużo zabrało, a przypominam, w broniach palnych mam... A! No kurde! No ale dobra, lampa jest tuż obok. Dobra. Luz, nic się nie stało. No ale to i tak nie zmienia faktu, że to nie powinno się stać po prostu. No dobra, tego zostawmy. No chyba, żebym miał moje tętnienia, ale to by było słabe. Więc tak, tu musi jeden wybiec najpierw. Aha. Dobra, i teraz dopiero. Ty. A, starczyło jedno uderzenie. Jakim cudem mogłem z nim przegrać? Dobra, na dół. Czy to będzie skrót? Ale się ładnie podwinął, jak ogonek. Niczym wiewiórka. No nie. To nie jest skrót. Takiego smoka to ja nie pamiętam. Dobra, 105 tysięcy to na pewno jest level, kochani. A tutaj bardzo szybko się cofnę. Jakby co. Okej, okay, kurde, ale nie tędy właśnie. Tędy się nie cofnę. Będę musiał użyć znaku. No dobra, ale to przy okazji jeszcze jedną rzecz muszę przetestować w takim wypadku. Chyba, że tutaj jest jakiś zeskok na dół. Nie, chyba nie. Dobra, trudno. Gdzie mamy odważnego tropiciela, proszę bardzo. Tak, obudzi się ponownie. Wszystkie potworki też się wczytają znowu. Ale chcę sprawdzić jeszcze tą dziurę tutaj przed nami. Ale spróbuję w nią wskoczyć po prostu. Aha! No tak, no to sobie sprawdziłem. Okej, okay, w takim wypadku jestem tropiciela, poziom i wracamy tutaj, mierzyć się z tamtym smokiem. Nie, nie wierzę, jakbym wtedy poszedł i tą grę skończył, ale by mnie ominęło i was tym samym też. Kurde! Nie, czasami naprawdę warto się zastanowić, popatrzeć na przedmioty, zorientować się, czego jeszcze nie udało się otworzyć, gdzie są zamknięte drzwi. No bo raczej takich ścieżek, gdzie się nie poszło, raczej nie ma. Bo właśnie jakieś zamknięte drzwi skrywają tajemnice. Albo ścieżki dalej. Dobra, w co? W siłę oczywiście, bo do 40. No ale potem w tajemny już. Też do 40. Farewell, good hunter. No dobra, nic więcej. A może już mogę ulepszyć miecz? Choć wydaje mi się, że jeden, dosłownie fragment, będzie jeszcze brakował. No tak, mamy 7, potrzeba 8. No cóż, nie można mieć wszystkiego, ale... Mogę ulepszyć działo za to. Gdzie jest moje działo? Jest tutaj. I pochodnie też mogę. Ale nie, no to już fragmentami krwawego kamienia, to nie. Aha, i nawet bliźniaczych odłamków tyle nie mam. Mhm. Okej. Okay. Stop, to nie tutaj, więc tu. I patrzcie, już mamy więcej. Nie no, w sumie 8 akurat. Ale nie, to jest Kanehurst, czyli co, jeszcze tu się wczytywały? No nie wierzę! Ogród świetlisty kwiatów i górny... Ja, wszystko tutaj, to ja, to do końca listy może być zapełnione aż. Ej, nie, tak sobie teraz myślę, że przed walką z ostatnim bossem, nie z tym, do którego teraz idziemy, tylko z tym ostatnim, w prawdziwej jego formie podobno, jakaś tam forma księżycowa czy coś, czy księżycowa bestia. No, przed tamtą walką sprawdzę sobie gdzieś w necie listę wszystkich lamp, czy wszystkie lokacje mam odkryte, bo zazwyczaj nowe lokacje to nowe lampy, więc jeżeli zobaczę jakieś braki, to będzie to oznaczało, że jeszcze czegoś nie zrobiliśmy. No, jak wiecie, staram się zawsze pokazywać wszystko. No, w Dark Souls 2 nawet dodatki pokazywałem. Nie no, gra jest warta tego. Mega wkręta. Dobra. Nie tak to miało wyglądać, bo chyba... Nie, wszyscy padli. Okej, okay, no to świetnie.
No i tak, może lepiej z tym zacznijmy. Ołtarz rozpaczy. Altar of Despair. Dobra, nie jest trująca. Już jest miło. Wiedząc, że biegając z tym bossem, po prostu nie będę co chwilę musiał martwić się o antidotum, czy mi starczy. Ej, byłby jaja, by to się nie okazał boss wcale. Że oczywiście to jest to żart, to na pewno jest boss. Aha, zwłaszcza, że mogę go namierzyć. Dobra, ale mogę bardzo blisko podejść. Czyli to jest boss typowo opcjonalny. Ej. Ej, a jednak pajączkę bym wolał najpierw. To jest pająk. Który już jest tutaj tak długo, że obrósł świeczkami i kwiatami. Nie, dobra, zacznijmy od ataku w tyłek. Dobra, ale mogłem tego użyć. A, tutaj miałeś przód. Dobra, żegnam. Elbrietas, córka kosmosu. Ej, ona faktycznie wygląda jak... podobna jest bardzo do potworków tych, które łapią nas w ręce i zabierają większość zdrowia. Ej, czy ja ją otworzyłem właśnie? I finisher! No to popraw to. Ja i jeszcze raz. Ja cholera, i jeszcze raz. O. Co to było? Cholera, nie wiem. Dobrze mnie nie złapała, chyba bardzo chciała. Oj, połowa zdrowia jednym uderzeniem. To było pierwsze, jakie zgarnąłem w ogóle. Dobra, ale kładąc się na mnie nie zabija. Jest okej. Oj, ale to już było blisko. Usłyszałem ten jęk, który zazwyczaj oznacza, że zaraz zginę. To wszystko. Oj, pierwszy atak dystansowy, uwaga. Oj, nie! Nie! Uciekaj! Spieprzaj, dziadu! Dobra, dwie. Okej. Nie pozwolisz na atak dystansowy. Koniec. Tak jest! Aaaa! Kolejny boss, który pada na raz za sprawą mojej magicznej halabardy. Wielki kielich Ish. Dobra, ale jeszcze obczajmy tego pająka. Ej, kielich Ish, czyli to do rytuału pewnie. Ej, zbadajmy tego pajączka. Nie rób nic. Coś mogłem innego zrobić? Może audiencja teraz? No. No i ci ludzie z kłami biegają. Nie wiem, kurde, co to jest za broń, skąd oni ją wzięli, no ale... Widocznie musi być dobra, skoro walczy z, jeszcze z tą maszkarą za pomocą koła. Nie, wyświetl notatki. W sumie tu ma... Dobra, nie rób nic. Dobra, trudno. Tropiciel nigdy nie jest sam. A tu? Nadszedł czas, rytuały. A ubierzmy tą czapeczkę, która zasłania oczy. No i teraz dopiero. No chyba nic z tego, mój kolego. Więc zmień tą czapę. Ale czyli co, mówicie, że ja wszystkie rytuały zrobię? Ale co, może właśnie ten kielich niesie ze sobą odpowiedzi. Mamy go tutaj. Nie, ej, ale w ogóle właśnie tego nie sprawdziłem jeszcze. Kosmicznego oka. No zaraz to zobaczymy. Gdzie jest kielich Ish? A w kielichach pewnie. Aha, jest. Brakuje mi krwi rytualnej 5 i tajemnej mgły. Kielich łamiący pieczęć labiryntu. Wielkie kielichy odblokowują głębsze zakamarki lochu. Wielki kielich Ish stał się kamieniem węgielnym chóru elitarnej delegacji kościoła uzdrowienia. Był to też pierwszy z wielkich kielichów wydobyty na powierzchnię od czasów Birgenwert. Dzięki niemu chór został przyjęty na audiencji u Ebrietasa. Dobra, czyli faktycznie chyba będę musiał zrobić wszystkie lochy, albo przynajmniej ten ostatni, żeby tutaj coś się stało. Dobra, to jeszcze dużo gry przed nami się okazuje. Dobra, tym lepiej. Nie, cieszę się, bo już myślałem, że to koniec.
Już chciałem mówić, że Bloodborne jest bardzo krótką grą. Bardzo fajną, ale bardzo krótko. No dobra, bardzo krótka to może nie. 50 odcinków to nie w kij dmucha by było. No ale... Powiedzmy, że Dark Souls 2 miał więcej. Dobra, okej, teraz tak. Na level mi nie starczy, no ale ta nowa broń. Czy to tutaj? Hikage, albo Chikage. Broń wykuta za morzami, dzierżona przez gwardzistów, którzy chronią analizę, królową podłokrwistych na zamku Kanehurst. Misterne rzeźbienie na ostrzu Chikage zostaje, albo Hikage, zostaje zanurzone we krwi. Miecz zaczyna mienić się szkarłatnie. Jednak rytuał ten zużywa esencję dzierżącego broń. Ej, dobra, mam tyle. Wezmę to. Jak ze statsami to wygląda? Skalowanie akurat tam, gdzie mi nie pasuje. Nawet moje statsy nie pozwalają, żebym dzierżył tą broń. Za mało w zabarwieniu krwi mam. Ale kupię. Ej, właśnie, ale nie mogę używać. Czyli pewnie jak w Dark Souls 2 i 1 i w Demon Souls będę mógł ją... A nie, nawet nie mogę. Nawet nie mogę jej wybrać. Myślałem, że po prostu będzie zadawała zdecydowanie niższe obrażenia. Nie, ale dobra. German czeka. A tutaj mam jeszcze rytuał. Ale właśnie, co jest z tym? A właśnie, może ten kielich dostaje za zrobienie tego ostatniego, jak później pójdę do pająka. No dobra, ostatni. No i mamy Ish. Ja mam tylu tętnień, nie mam tylu krwi rytualnych. Nie mam tyle mgieł. Na szczęście perłowe ślimaki mam. Ach, chore Loran, tutaj nie mam nic w ogóle. Tutaj brakuje dwójeczki. Dobra, mam wglądu od cholery i też mogę go uzupełnić, czy tutaj znajdę to, czego potrzebuję. Żyjąca strona perłowe ślimaki mam. Kurde, no nie, krew rytualna mi jest potrzebna. Czyli inne lochy będę musiał zrobić. Kurde. Ej, stop, a może tutaj coś jeszcze się pojawiło? Nie. No to dobra. Tylko który teraz? Te wszystkie cztery zrobiłem, tak? Raz, dwa, trzy i cztery. Nie, nie zrobiłem od tego, środkowego ptumeryjskiego. No ale czy warto? Ej, dobra, a może zamiast tego walniemy sobie jakiś lepszy. Usuń kielich zróbmy. Tak, niech zostaną. Rytuał kielicha i teraz tak. Który mamy tutaj wrzucony? Na czwartym czy na piątym nagrobku. Z kolei. Niższy ptumeryjski labirynt. Trójka plus dodatkowy rytuał. A tutaj mamy... A, trójka i dodatkowy rytuał, tak? Dobra, czyli ten tam jest. Mogę... Krew rytualną 2 jakbym kupił. Aha, to bym miał. Dobra, ale żeby zdobyć krew rytualną 2, ja chyba będę się musiał udać do tamtego ostatniego lochu faktycznie, bo tutaj jej nie ma, z tego co pamiętam, jest jedynka tylko. I tam za wgląd dwójki też chyba nie miałem jeszcze. No zobaczmy, przekonajmy się raz jeszcze. No nie, krwi rytualnej tu nie ma, ale jest kielek krwawego kwiatu śmierci. Kupmy 3, bo 3 potrzebowałem akurat. Dobra, perłowe ślimaki były, jakby co. Dobra, zobaczmy, może już mogę jakiś lepszy rytuał uskutecznić tutaj. A, 9 krwi rytualnych, 9, zresztą 4. No dobra. No to co, kochani, bawimy się przez najbliższe kilka odcinków w lochy, na to wygląda. Zaczynamy od tego. Czyli niższy ptumeryjski labirynt. Dobra, lecisz z tym koksem, ale czapeczkę jeszcze ci zmienię na miejscu. Bo ta czapeczka może i dobrze wygląda nawet. Ale jednak statystyki się bardziej liczą. Okej. Okay. Nie, ale to dalej są ptumerowie, czyli no te same walory estetyczne lokacji, więc postaram się naprawdę jak najszybciej to przelecieć. Ja już widzę boczne odbicie, a tam może być krew rytualna 2 właśnie. No dobra, jak najszybciej, serio. Postaram się nawet olewać. Wszystkich tylko, których mogę olewać. Bo to jeszcze nie jest ta głębokość nawet, żeby tutaj coś ciekawego było. Ej, ale pająki? O, i nawet mocne, dobra. Okej, pająków nie można olewać. Jak się nazbierają, to będzie po mnie. A fiolki z krwią, mógże być. Ej, dobra, ale dużo pajęczy.
Ach, na nikogo nie trafiłem. Nie, serio? Nie, jest rosa chłodnej krwi. Ej! Ja cię bardzo dobrze znam, co ty tu robisz? Nie powinno cię tu być. Nie jestem przyzwyczajony do przeciwników na 4 ciosy. Na 1, 2, okej. Okay. Aj, cholera, to nie spadł pająk niestety. Ej, dobra, ale są zdecydowanie mocniejsi, czyli jakieś wyzwanie będzie tutaj, jakby co. Nie, serio, tylko to? Wejście na górę, drabina, coś, przedmiot. Przedmiot? Nie wiem, kurde, coś, cokolwiek? Nie? Okej. Okay. Nie, ale naprawdę? To aż dziwne. To z powrotem. Ale jeszcze dziwniejszy był tamten jeden pajączek. Tylko jeden. Ale pajęczyn dużo widzę dookoła, więc pewnie można się spodziewać większej ilości. Tego ośmionożnego badziewia. Not this way. Ej, ale w sumie... Po co to światło? Jak mam swoje. Może się cofnijmy już zupełnie. No, chyba, że się nie cofam teraz. Nie, cofam się. Jak najbardziej się cofam. Ej, nie, ale tam było przejście po drugiej stronie. Nie, wybaczcie, ja wiem, że są lochy, ale... Jednak ja mam manię sprawdzania wszystkiego. Do tego gry przechodzę tak długo. Nie jak wszyscy inni youtuberzy przelatują przez te gry hurtowo, bo kolejna premiera za tydzień już. Albo nawet nie, oni mają po kilka premier w jednego dnia. Ej, Dobra, jest i kolejny pajączek. A ja lubię się delektować grami. Kurde. Ja bym dostawał je za darmo, może bym był w stanie przelecieć przez nią, a jeżeli gra by mi się spodobała, i tak bym biegał. I każdy no, możliwy zakamarek sprawdza. Za wcześnie na wirtuał. O kurde, a jednak nie za wcześnie. Ale na śmierć też nie było za wcześnie. Krew wirtualna 4. Dobra. Takich przedmiotów szukam, o to mi chodzi. Dobra, tutaj będzie jakieś badziewie pewnie. O, fiolka. No zaraz dobijemy do 99 pewnie. Nie, a tymczasem... A, przejście jeszcze dalej. A w tej komnacie... A, sorry, z tej strony. Chciałem mówić, że nic, ale jednak dużo. Kule. I pewnie fiolka, zgadłem. Nie, rosa chłodnej krwi. No i dobra, jeden koleś, który atakuje z zaskoczenia. I nic po sobie nie pozostawia. Fuck. No to nadłożyłem drogi. Uwaga, fast forward. Okej. Okay. No i tam te wrota. No chyba, że zamknięte z tej strony. No, uff, kurde. To byłby fast forward w drugą stronę wtedy. Dobra, liczę na coś fajnego. Ło, kurde! A takich nie widziałem jeszcze. A to chodź, zapraszam. Sorry, że zacząłem od fiolki. Powinienem zacząć od cięcia. Ale... Aż tak ciężkim przeciwnikiem to ty nie byłeś, ale... Designersko fajny, dobrze wygląda. Wielki miecz. Ubranie kiepskie, krew wirtualna 3. Dobra, z tej strony lipa, z tej strony świecznik. Czyli też lipa. Ej. Coś włączyłem tutaj bankowo. Dobra, nie wiem co. Mam nadzieję, że nie pułapka, jak będziemy wracać teraz. No, oby nie. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo. No i co, już do następnych wrót. Tutaj wszystko odhaczone, dodatkowe przedmioty pozbierane. No i niedługo kolejne rytuały będzie można robić. A nie, ja tu pułapkę uruchamiam po prostu, tylko nie wiem jaką. Nie wiem gdzie. Ale nic nie szkodzi. Dobra, no to jeszcze tak, kochani, zrobimy jeszcze tą warstwę do końca i odcinek skończymy. No i w kolejnych co? No pewnie będziecie chcieli zobaczyć, czy jakiś nowy boss się nie czai, więc przygotujcie się na kolejne warstwy lochów w kolejnych odcinkach. Do momentu, aż nie będę mógł kielicha Ish zrobić. Dobra, dajcie, zapalimy to. Okej. No, przydałyby się jakieś drzwi na pchnięcie. Aha,
tego typu pułapka, ale widzieliście ten unik niczym z Matrixa. Aha, i tu będzie potrzebna wajcha. Ale dobra, ale tutaj... A, już chciałem mówić, że pajęczyn nie ma, jednak są pajęczynki, więc pewnie są też i pajączki. Słyszymy te obślizgłe dźwięki, takie no, nie dobra, mniej więcej tak pająk nie chodzi, no ale... Jak nie z tej strony? To którędy? A, zapewne tędy. Żadnej pułapki? Hmm. A to niespodzianka. Dobra, chyba rzucić gościa. No ale nie był zaskoczeniem, że w końcu się pojawił. Dobra, chodźmy tu na dół. Dobra, tutaj nic. O kurde! Ale się przeraziłem! Ja pierdzielę! No bez kitu. Przez głupie słuchawki wszystko, wybaczcie, ja... Ja nie mam arachnofobii, serio. Ojeło, po mnie. Nie mam arachnofobii, ale... No takie czerwone pająki atakujące z nienacka jeszcze bez ostrzeżenia. Nie słyszałem tego dźwięku. No co kurde, czasami każdemu zdarza się po prostu wystraszyć. Pospolicie. Dobra, znowu Matrix. Dobra, na górę... Gdzie jest ta drabina? Ej, no. Nie, muszę się policzyć z tymi pająkami. Ale najpierw tutaj kolo. Będzie na samym końcu, po prawej stronie. Ty miałeś moje tętnienia? O, zresztą. Ej, żyje. Ale skąd te pająki zeszły? Co tu z sufitu? Raczej nie, prawda? No już się powinny, że tak powiem, spuszczać. Dobra, już jest jeden. Ale mało warte. Zbyt mało jak na to, że mnie zabiły. Dobra, jeszcze był trzeci. Nie dam się zrobić w konia, no właśnie. Ej, mogłem go na pułapkę wziąć. Oj, kolejny. Duży, duży, duży za mną. Ej, nie, nie taki duży. Ale nie czerwony jak ten. Dobra, to było zbyt blisko. No pająki to rasowi tropiciele. Drapieżniki pełną gębą, więc... Zabić babkę z dzwonkiem w pierwszej kolejności trzeba. No ale pięknie zdzieliły na mnie wszystkie jak... Niczym kapciem, kurde, niczym kapciem. Kusza? Dobra, to nie będę tutaj stał jak kretyn. Tam pewnie też jest wajcha od razu. Dobra, miewałem lepsze skoki w mojej karierze. Na przykład ten. Ło kurde! No myślałem, że będzie musiał przecelować. Widać, lepszy już jest, lepszy. Ale dalej, jak się ruszasz, to nie trafię. Nie. Dobra, szybko dźwignia. Muszę sobie zapamiętać, że z przodu ją się pociąga, nie z tyłu. Z boku. Ech. Tak otwarły się, no. Znowu to przypomnienie. No gorzej jak przy pierwszym razie, jak zwróciłem na to uwagę, że mnie to razi, któryś z was się wypowiedział w komentarzu, że piechol, ale o co ci chodzi? Przecież to jest poprawna forma. A ja tutaj cisnę dalej. Kilkanaście odcinków do przodu. W tym dużym pomieszczeniu już pewnie nic nie... szczerze... Albo kit, dobra, sorry, muszę wyeksplorować. No proszę bardzo, przedmiot leżał, jak mogłem go zostawić? Poza tym tam drzwi z drugiej strony. Ten koktajl Mołotowa był tego warty. Nie, dobra, wcale nie był, pająki zeszły. W ilościach hurtowych. A one zabijają. Dobra. Parę dobrych, celnych ciosów i jest luz. No. Za mną nikogo. Bo tutaj na dole, prawda? Nie. No nie, ale nie aż tutaj, piechol. Ale raczej z tej strony. Z prawej. No właśnie. Dobra, i kolejna warstwa przed nami, kochani, ale tak jak mówiłem wcześniej, to już w następnym odcinku będzie. No, są inni przeciwnicy, pewnie będzie też inny boss. Gdzieś tam. Dobra, ale nie ma drzwi bocznych. Więc czyżby po prostu kolejna warstwa, jeszcze nie serce?
A nie, sorry, no to jeszcze bossa zobaczymy. Ale właśnie trzech. Wódz i kilku ptak po prostu. Bezlitośny. Bezlitośny. Bezlitosny. Litość okej, ale bezlitosnych, a nie litośnych. Ach kurde, nie powinienem trafić mnie teraz. No i teraz też nie. No bez kitu. A, sorry, myślałem, że trzecie też poleci horyzontalnie i tak myślałem, że trafię w jednego i drugiego. A tu niestety lipa i nie trafiłem żadnego, trafiłem między nich. No, gdzie się przesuwasz, grubasie? O kurde, ale mnie ładnie teamworkiem potraktowali. Jak mnie gościu wmontował, chyba ich wódz. Nie, to jest po prostu bezlitosny strasznik. Wow, jedna buła i zginę. Jest na to dwie fiolki. Ja no, ale mnie biją, no. Dobra, też trochę uzyskałem. Jeden martwy. Dobra, tego można zrobić w pojedynkę. Przynajmniej tak sądziłem. Łe. A może w ten sposób. I tak podejdą przecież. Ej, ładne combo. A! Kurde, czemu nie trafiłem? No bo kurde, nie dobrze wycelowałem. To jest chyba odpowiedź na moje pytanie. Dobra, zostajesz tylko ty. Tylko na tobie mogę odzyskać ten skrawek. A. Dobra, to starczyło. Ofiara zabita. Ej, właśnie, nie mam wglądu w pełni. A oni nie dają wglądu, chyba że tam dalej dopiero. Ej, dobra, to spokojnie. To z tym wglądem się jeszcze wstrzymajmy. Nie jest na maksa, ale to nic nie szkodzi. Spokojnie. Dobra, zejdźmy do kolejnej warstwy. Niech tylko pojawi się ten napis na ekranie, kochani. Kończymy dzisiejszy odcinek. No i nie wiem, czy muszę kolejny raz wspominać, ale następne odcinki też będziemy robić lochy. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!